Cześć Wam. Jako pierwszą na tapetę bierzemy upadową. Upadowa, która była drążona jako sztolnia transportowa, podczas gdy głębiono szyb Barbara, znajdujący się tam w niewielkiej odległości. Sztolnia z lat 40. Prawdopodobnie po kilkunastu metrach jest otamowana. Widzimy, że zachowały się napisy. Niestety nie są zbyt czytelne. Ale wyraźnie jest data 1940 któryś rok. Wejście niestety zamurowane. Sztolnia już po wojnie nie istniała. Z informacji, do których dotarłem, nie funkcjonowała. Widzimy, jak wgryza się pod ziemię i tam już koło tych choinek wchodzi już pod grunt. A my idziemy dalej. Nieodłączny element miejsc troszeczkę takich na uboczu. Przed nami hałda. A po prawej stronie mamy upadową kopalni Wiktoria. Na dobrą sprawę niewiele o niej też wiadomo. Jeśli przyjmiemy, że w 1883 roku powstała kopalnia Wiktoria, to należy też przypuszczać, że owa upadowa jest albo z XIX wieku, albo z początku lat XX wieku. Są dwie teorie mówiące o tym. Zobaczymy, co tu jest. Boże, ile tu jest gadostwa. Jest zasypana. Pełno śmieci. Nie ma kompletnie nic. Jak widzicie, jest zasypana. Nie ma żadnych napisów mówiących, kiedy owa sztolnia została kuta. Czy jest to upadowa? Ona tak wygląda troszeczkę, jakby jednak szła po równi, ale to być może jest tak, że to jest początkowy etap. Do czego miał służyć ten murek? Wiecie co? Tak chodząc po tych, no co tu dużo mówiąc, reliktach górnictwa w Wałbrzychu, warto sobie uzmysłowić jedną rzecz, że tutaj, na terenie Dolnego Śląska, na terenie dolnośląskiego przemysłu wydobywczego, zalega jeszcze pod ziemią 370 milionów ton węgla. Powtarzam, 370 milionów ton węgla. To jest ilość wystarczająca na wiele dziesięcioleci, jeśli nie na setek lat. Natomiast, no cóż, dlaczego w ogóle nasze górnictwo tu dolnośląskie zanikło? Oczywiście był to wiatr przemian, był to wiatr niegospodarności w pewnym stopniu, ale i również, jak mówią eksperci, specyfika wydobycia węgla tutaj na terenie Dolnego Śląska, na terenie konkretnie Zagłębia Wałbrzyskiego. Chodziło o nieregularność tych pokładów węgla, na wiele uskoków, na fakt tego, że były to kopalnie metanowe, że dochodziło do wyrzutów skał, do wyrzutów dwutlenku węgla. Więc to wszystko złożyło się do kupy, że koniec końców nasze kopalnie tutaj na Dolnym Śląsku przestały istnieć. To taka mała dygresja.
Mamy tu spory obwał. Puh, kurde. Luty, a tyle much. Masakra. Boże, co tu jest? Kanistry jakieś plastikowe. No dramat dosłownie. Jak to wygląda? Czekajcie. Fuh, to jakby się coś rozkładało dosłownie. Tak. Widać, że to się zawaliło. Mamy jakieś haki. No, sztolnia jest dostępna, znaczy upadowa, na odcinku około 4 metrów. A przed nami murek. Tam jakieś może 150 metrów dalej jest kolejna taka sama upadowa. To są relikty dawnych czasów, kiedy tutaj dumnie i szumnie górnicy szli na szychtę. Teraz w Wałbrzychu mamy strefy ekonomiczne, czyli takie montownie Europy. Nic już nie produkujemy niestety, tylko montujemy. Pójdziemy zobaczyć tą drugą. Tutaj mamy stawy rybne. Wody troszkę mało, ale fajne miejsce takie rekreacyjne. A tutaj hałda. Tam pójdziemy dalej jakieś 100 metrów i mamy kolejną upadową. Kropla akurat niestety spadła, ale to nic. Mamy kolejną upadową. Zaraz do niej będziemy starali się wejść, chociaż odrobinę, bo ona jest również zasypana. Tam dalej, jakbyśmy dalej szli, to jest Sobięcin. Generalnie jesteśmy już na Sobięcinie, tylko mówię generalnie, gdybyśmy tędy szli. Nie wiem, gdzie byśmy wyszli, bo nie wiem, czy nie jest ta droga ślepa. W każdym razie, gdzieś ona tam prowadzi, jakaś taka leśna dróżka. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Wybaczcie takie ujęcia troszkę nie w temacie, ale staram się wam pokazać mniej więcej, jak wygląda okolica. A teraz, jak widzicie, stoję przed upadową. Sztolnia bardzo okopcona. Upadowa, nie sztolnia. I również zasypana. Widzimy, że palone to było ognisko. Dlatego wygląda ona dosyć czarno. No i też zawał. W tym przypadku akurat takie typowy skład jak na hałdach górniczych. Jakaś skała płonna, jakiś muł, jakieś błoto. Jeśli macie jakieś informacje na temat obiektu tego, w którym teraz jesteśmy, tutaj na Wiktorii, to bardzo proszę o komentarz. Liczę tutaj na jakieś informacje mieszkańców Wałbrzycha. Zamykanie naszego przemysłu górniczego tutaj na Dolnym Śląsku nastąpiło w latach 90. Każda kopalnia została zamknięta w innym okresie. Ale do końca już 2000 roku, do 98 bodajże, ostatnia kopalnia, wszystko zostało zamknięte. No ale tak, to nie jest coś na zasadzie, że zamykamy sobie zakład pracy, woźny zakłada kłódkę i sobie idziemy, nie ma problemu. Kopalnia rządzi się swoimi prawami. Występują tam wody gruntowe, które od dziesiątek, jeśli nie setek lat były nieustannie odpompowywane, gdy kopalnia pracowała. W związku z tym, gdy kopalnię zamknięto na dobrą sprawę na kłódkę, ten poziom tych wód karbońskich zaczął się wyrównywać.
wezwano sztab mądrych głów w białych kitlach naukowców, którzy stwierdzili, że Wałbrzychowi grozi zatopienie. Jednak w bardzo mądry sposób rozwiązano ten problem. Zaczęto robić tamy, odgradzając pewne pola górnicze, przy czym zostawiając również pewne wyrobiska, które łączyły dane pola górnicze na zasadzie takiej, że jeśli woda się w tym podnosiła, to przelewała się do tego drugiego pola górniczego, jak gdybyśmy powiedzieli, i się przelewała. Uniknięto zalania Wałbrzycha. Nie doszło do takich incydentów. Tutaj na Sobięcince dosyć mocno nagłaśniano, że podchodzi woda po zamknięciu kopalń, ale to nie była wina kopalni. To tu jest taka specyfika, że przepływa chyba bodajże ten strumyczek, się nazywa Sobięcinka. Tak, Sobięcinka. I on jest położony wyżej, aniżeli piwnice. I tam dochodziło do zatopień, więc media to głośno nagło odtrambiały, że kopalnie tutaj wałbrzyskie zaczynają podtapiać ludzi. Zasypano również szyby. Zasypano szyby i z likwidowania wyrobisk górniczych podszybia górnicze zawsze były tamowane, na głucho. Natomiast tutaj stwierdzono, że podszybia będą drożne. Dlaczego? Chodziło o to, żeby szyb górniczy i odchodzące podszybia stanowiły również formę drenażu, żeby woda z podszybia przez szyb szła do drugiego chodnika, żeby była migracja wody. Co istotne też, żeby była migracja gazów, metanu, dwutlenku węgla. Z tym wszystkim musiano się tutaj borykać. Obawiano się właśnie, że metan, dwutlenek węgla może okazać się być niebezpieczny tu na powierzchni, bo woda na zasadzie tłoka, podnosząc się z ziemi, wypychała wszystkie gazy. Oczywiście ona te gazy wypchała, ale w sposób bezpieczny. Nie stwierdzono jakichś krytycznie wysokich tutaj wartości, które zagrażałyby życiu. Natomiast naukowcy stwierdzili, że badając glebę tutaj, tak zwane powietrze podglebowe, że były bardzo duże wartości metanu i dwutlenku węgla. Natomiast w bardzo szybkim tempie te wody, te gazy emigrowały sobie do atmosfery. Naukowcy również przewidywali, że cała ta nasza niecka tutaj karbońska, wałbrzyska zatopi się. Wszystkie te kopalnie, przypominam, w momencie, kiedy likwidowano kopalnie, było ponad 270 kilometrów chodników wyrobisk. W momencie, kiedy zamykano. Wcześniej było ich znacznie więcej. Wszystko to zaczęło się zatapiać. Naukowcy przewidywali, że nastąpi to około 43 lat. Symulacje komputerowe pokazały. Natomiast okazało się, że cała ta nasza niecka tutaj wałbrzyska wypełniła się wodą w przeciągu 5-6 lat. To taka ciekawostka. Dobra, dość gadania. Jesteśmy na terenie dawnego szybu Szczęść Boże. Szyb głębiony w XIX wieku i funkcjonował do lat 40. XX wieku. Pełnił rolę szybu wentylacyjnego. Widzimy, że teren jest cały przeobrażony. Tutaj mamy jakieś zabudowania, być może maszynę wyciągową, budynek. No ciężko jest stwierdzić. Żadne plany się nie zachowały. Tyle, co zostało z szybu Szczęść Boże.
Jakże wymowne te złamane drzewo. Upadek górnictwa pełną mordą. Tak to wygląda od strony drogi. Słabo. No cóż, ono lat 40. nie funkcjonuje, pamiętajmy, więc siłą rzeczy ulega to destrukcji, anihilacji, krótko mówiąc. Tam są te zabudowania, które wam pokazywałem, właściwie ich resztki. Zobaczcie, jak wyglądają fundamenty. Robiono z czego popadnie, co było akurat pod ręką. Oczywiście cegły też są. Natomiast sposób budowania dosyć zaskakujący. No i gdzieś tu była rura szybowa. Albo tu, albo raczej tu. Widzimy jeszcze potężne pręty. Leje jak z cebra. Miałem jeszcze zajrzeć do szybu Elizę wam pokazać, ale przy tej pogodzie dzisiaj to odpada absolutnie. Także tak to się prezentuje. Same ruiny, jak widzicie. A tu wisienka na torcie. Zobaczcie, jak ja mam mokrą kurtkę. Leje niesamowicie. Magazyn materiałów wybuchowych. Ta-da! Oto i on. Nie wiem, czy widzicie wyraźny symbol górniczy. No cóż, magazynek krótki. Jakieś 3 metry mu daje. Widzimy, że poszukiwacze złotego pociągu nie próżnowali, nie znając przeznaczenia tego obiektu, domniemywali, że mają do czynienia ze sztolnią. Jak widzimy, były próby kucia. Na nieszczęście ich dokopali się do ziemi, do piachu. No cóż. To wszystko jest dalej na kanwie złotego pociągu. Ludzie poszukują dalej tego, czego nie ma. Tak wygląda wnętrze magazynu ładunków wybuchowych. Miało to na celu zminimalizować potencjalny wybuch, eksplozję, żeby to nie pizgło na okolice. Ja tutaj byłem w tych wszystkich okolicach gdzieś w latach 90. Tu się sporo zmieniło. Nie ma drzew. I to chyba tyle, co chciałem wam dzisiaj pokazać. Trzymajcie się.